Ile śniegu napadało! Hurra! W końcu możemy jeździć na sankach! Dzisiejszy odcinek będzie o... bezpiecznej zimie! Kamlotki! Ala i bezpieczna zima! Bezpieczne ferie zimowe! Dzieci i misie kochają zimowe zabawy! Ale wraz z nadejściem grudnia pojawią się też pewne zagrożenia. Zagrożenia? A co konkretnie masz na myśli? Zimą możemy doświadczyć niskiej temperatury i intensywnych opadów śniegu. Ale ja lubię śnieg! Jak my wszyscy! Jednak trzeba zachować zdrowy rozsądek! Niska temperatura może doprowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu. Słyszałem, że zimą dzieci w szkołach mają ferie zimowe. Ale fajnie! Ty też masz ferie, Ala? Tak! Odpocznę sobie od szkoły. Jedziemy z rodzicami do Zakopanego. Chcesz jechać z nami? Tak, tak, tak! Chcę! Zabierz mnie ze sobą! Dobrze, już dobrze. Pojedziesz z nami. Tylko musimy sobie przypomnieć kilka podstawowych zasad bezpiecznej zabawy podczas zimy. Oczywiście, słucham uważnie. Ubieramy się odpowiednio do pogody. Zawsze informujemy rodziców, gdzie i z kim wychodzimy. Na sankach jeździmy przodem, z dala od jezdni i w bezpiecznej odległości od innych. Nie doczepiamy sanek do samochodu. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach. Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora i rzeki. Podczas jazdy na nartach nosimy kask. Nie zbliżamy się do budynków, z których zwisają duże sople lodu. Nie nosimy przemoczonych ubrań. Poruszamy się po odśnieżonych chodnikach. Nie wkładamy do śnieżek kamieni, patyków, ani nie rzucamy bryłami lodu. Nie celujemy śnieżkami w twarz drugiej osoby. Nie rzucamy śnieżkami w pieszych, w pojazdy, ani w okna domów. Nosimy odblaski. Staramy się nie wychodzić po zmroku. Pijemy ciepłe napoje. Nie ufamy obcym i nie rozmawiamy z nimi. Jeśli czujemy się źle, zostajemy w domu i odpoczywamy. Gdy jesteśmy sami w domu, nie otwieramy nikomu drzwi. Podczas ferii zimowych pilnujemy swoich rzeczy i uważamy na złodziei. W razie konieczności używamy numeru alarmowego 112. Pamiętamy też o innych numerach alarmowych. 997 – Policja. 998 – Straż Pożarna. 999 – Pogotowie Ratunkowe. Ala, a co będziemy robić w Zakopanem? Tata powiedział, że nauczy nas jeździć na nartach. Zapisał nas nawet na specjalny kurs z instruktorem. Nasza mama nie lubi takich aktywnych wycieczek, więc pojedziemy też na basen i zrelaksujemy się w ciepłej wodzie. A potem? Idziemy na kulik. Byłeś kiedyś na kuligu? Nie byłem, ale to chyba niebezpieczne, prawda? Słyszałem, że niektórzy przyczepiają sanki do samochodu, a tak nie wolno. Tak, kulik samochodowy jest bardzo niebezpieczny i zabroniony. Ale my idziemy na kulik w zaprzęgu konnym.
to zorganizowane wydarzenie, do którego używa się tylko wytresowanych zwierząt. Nasz zaprzęg będzie ciągnął tylko jedną parę sań. Taki kulik jest najbezpieczniejszy. Misiu, co ty robisz? Ui, idę na sanki. Tak bez kurtki? Ojej, zapomniałem o kurtce. Ala, czy pokażesz nam, jak powinniśmy się ubierać zimą? Jasne. Powinniśmy ubrać się na cebulkę, czyli warstwowo. W zależności od pogody zakładamy 2 lub 3 warstwy ubrań. Pamiętamy też o podkoszulce. Czasami jest tak zimno, że należy założyć 2 pary spodni lub dodatkowe rajstopy. Ja nie lubię rajstop ani podkoszulek. I rękawiczek też nie chcę. Misiu, nie bądź dziecinny. Czasami trzeba się cieplej ubrać. Nie chcesz chyba zmarznąć? A jeśli ubiorą się lekko, to co się stanie? Możesz odmrozić sobie łapki. Odmrożenie to uszkodzenie tkanek skóry, które powstaje z powodu niskiej temperatury. Pierwszym objawem odmrożenia jest pieczenie skóry, ból, swędzenie, a także zmiana koloru na blady lub sino-czerwony. Aby temu zapobiec, musimy się ubrać cieplutko, zanim wyjdziemy na zimowy spacer. Zakładamy kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki. A pod kurtką nosimy przynajmniej 2 warstwy ubrań. I nie zapominamy o ciepłych skarpetkach i zimowych butach. No dobrze, ubiorą się cieplej. O, i może założę coś odblaskowego. Dobra myśl. Odblaski sprawią, że będziemy widoczni. Zimą panują trudne warunki na jezdni. Śnieg, śliska powierzchnia, panująca szaruga i ciemność, która nadchodzi bardzo szybko. Kierowcy muszą jeździć powoli i uważać na pieszych, którzy są mało widoczni. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i nośmy odblaskowe rzeczy. Dorośli też powinni dbać o bezpieczeństwo. Muszą odśnieżyć chodnik i podjazd do swojej posesji, założyć zimowe opony w samochodzie, usunąć sople i śnieg z dachu swojego domu. Masz rację, Misiu. Skoro wiesz już wszystko, ubierzmy się i chodźmy bawić się na śniegu. Do zobaczenia, dzieci! Kamlotki. Bezpieczne ferie zimowe. W styczniu wszystkie dzieci cieszą się na myśl o zabawie w śniegu. Na szczęście już niedługo zbliżają się ferie zimowe i będziemy mieli dużo czasu, aby nacieszyć się zimą. Ferie zimowe to przerwa szkolna, która trwa aż 2 tygodnie i co roku odbywa się w innym terminie – w styczniu lub w lutym. Wykorzystajmy ten czas na odpoczynek i cieszmy się z atrakcji, które oferuje nam zima. Za chwilę poznacie podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych. Odpowiedni ubiór. Zimą musimy zadbać o ciepłe ubranie. Pamiętamy o czapce, szaliku, rękawiczkach, szczególnie gdy temperatura schodzi poniżej zera. A jeśli wyjeżdżamy w góry, musimy pamiętać, że pogoda jest tam bardzo zmienna. Obserwujmy prognozę pogody i miejmy na uwadze, że temperatura może znacznie się obniżyć, gdy będziemy zdobywać wyższe piętra gór. Podczas jazdy na łyżwach lub nartach warto zadbać o odpowiednią odzież sportową, która jest dopasowana do ciała i nie krępuje ruchów w przeciwieństwie do zwykłej zimowej kurtki. Podczas uprawiania sportów zimowych musimy koniecznie zaopatrzyć się w kask. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jazda na sankach. Jazda na sankach to super zabawa. Pamiętajmy jednak, że nie z każdej górki możemy zjechać.
Zwracajmy uwagę na zakazy i nie korzystajmy z pagórków położonych blisko jezdni. Może to się skończyć bardzo źle. Wybierajmy miejsca bezpieczne, z dala od ulic. Jadąc na sankach, myślmy o innych i miejmy oczy szeroko otwarte. Jeśli nie będziemy uważać, możemy przez przypadek kogoś potrącić. Zjeżdżajmy tylko po upewnieniu się, że nikogo nie ma na naszej trasie. Jazda na łyżwach. Jeśli chcemy nauczyć się jazdy na łyżwach, robimy to tylko pod opieką osoby dorosłej, najlepiej wykwalifikowanego instruktora. Jeździmy tylko po wyznaczonych lodowiskach. Zamarznięte jeziora lub stawy są niebezpieczne i nie wolno nam po nich jeździć. Jeśli warstwa lodu okaże się zbyt cienka, może dojść do jej pęknięcia. Można wtedy wpaść do lodowatej wody, która jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, a czasem i życia. Jeździmy tylko w jednym kierunku, zgodnie z ruchem innych łyżwiarzy. Jazda na nartach. Rodzinny wypad na narty to bardzo popularny sposób na spędzenie ferii zimowych. Jazda na nartach to nie tylko zabawa, ale też trudny sport. Kask na głowie to konieczność. Zachowajmy ostrożność i wybierzmy stok odpowiedni do naszych umiejętności. Przed zjazdem upewnij się, że nikogo nie ma na Twojej drodze. Nigdy nie wychodź poza trasę i nie zajeżdżaj innym narciarzom drogi. Nie zatrzymuj się i nie stój na środku trasy. Jeśli musisz się zatrzymać, zjedź na bok i zatrzymaj się obok innych stojących narciarzy. Zabawa w śniegu. Wszyscy lubimy bawić się na śniegu, urządzać śnieżne bitwy czy lepić bałwana. Podstawą zabawy w śniegu są ciepłe rękawiczki, które ochronią nasze dłonie przed przemarznięciem. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w obce osoby ani w samochody. To może spowodować wypadek. Nie lepimy śnieżek z ciężkiego ubitego śniegu ani nie wkładamy do nich twardych przedmiotów, na przykład kamieni. W żadnym wypadku nie nacieramy śniegiem twarzy swoich kolegów i koleżanek. Nie bawimy się w pobliżu budynków, z których zwisają masywne sople lodu. Gdy takie zauważymy, przerywamy zabawę i informujemy o nich osoby dorosłe. Kulik. Kulik to zaprzęg konny, do którego przyczepione są sanie. Odbywa się on na drogach leśnych. Popularne niegdyś samochodowe kuligi są dziś absolutnie zakazane. To niebezpieczna zabawa, która może skończyć się wypadkiem. Kulik prowadzony przez pojazdy mechaniczne na drogach publicznych i w strefach ruchu drogowego jest w Polsce zabroniony. Numery alarmowe. 112. Ten numer musi znać każdy z nas. 112 to uniwersalny europejski numer alarmowy, na który zawsze możemy zadzwonić, by uzyskać pomoc w krytycznej sytuacji. Warto jednak pamiętać inne numery, by dodzwonić się do właściwych służb i szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. 997 to numer na policję. 998 to numer do straży pożarnej. 999 to numer na pogotowie ratunkowe. 985 to numer do ratownictwa morskiego i górskiego. Będąc w górach, warto go znać. Nośmy odblaski. Odblaski zwiększają widoczność dzieci na drodze. Są bardzo pomocne, szczególnie w porze zimowej, kiedy szybko robi się ciemno. Warto zaopatrzyć się w kurtkę z odblaskowymi elementami.
możemy też ubrać odblaskowe buty, zawieszki lub inne gadżety. Bądźmy przykładem. Wiemy już, jak bezpiecznie się bawić na śniegu. Pamiętamy o odpowiednim ubiorze i znamy numery alarmowe. Aby ferie zimowe były bezpieczne, musimy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. Miejmy na uwadze to, że patrzą na nas młodsze dzieci, które mogą naśladować nasze niewłaściwe zachowania. Dajmy im dobry przykład i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji. Życzę Wam świetnej zabawy i udanego wypoczynku!